e-firma. Nowoczesna, rzetelna księgowość. Faktura dla niewatowca. Jak wystawić w e-firma.pl? Zanim wystawisz fakturę, wybierz miesiąc księgowy zgodny z datą sprzedaży, która znajdzie się na dokumencie. Po wybraniu menu Rachunki pojawią się wszystkie dokumenty możliwe do wystawiania przez niewatowca. Aby wystawić fakturę, wybierz pozycję Krajowa sprzedaż na fakturę. Jeśli wystawiasz fakturę po raz pierwszy, musisz ustalić podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT. Serwis przekieruje Cię do menu Konfiguracji, gdzie określisz, czy Twoje zwolnienie jest przedmiotowe, czy też podmiotowe. Jeśli sprzedajesz towary lub usługi wymienione w ustawie o VAT, w konkretnym artykule wybierasz zwolnienie przedmiotowe. Następnie wybierasz artykuł ustawy, w którym mowa o przedmiocie Twojej sprzedaży. Jeśli Twoje zwolnienie z VAT wynika z nieprzekroczenia limitu przychodów, wybierasz zwolnienie podmiotowe. W tym przypadku serwis sam uzupełni odpowiedni numer artykułu ustawy. Po zatwierdzeniu tych danych możesz przejść do właściwego wystawiania faktury. Jeśli masz na swym koncie zdefiniowanego kontrahenta, możesz wybrać go z listy kontrahentów. Możesz też podać jego NIP i pobrać dane z GUS. Wówczas pola nowego kontrahenta wypełnią się automatycznie. Jeśli chcesz wysłać mu faktury przez internet, nie zapomnij o wpisaniu jego adresu e-mail. Dane kontrahenta możesz również wprowadzić samodzielnie. To opcja przydatna, gdy nie widnieje w bazie GUS, jest podmiotem zagranicznym lub osobą prywatną. Kontrahent będzie już widoczny na liście kontrahentów. Jego dane możesz zduplikować lub wyszukać dane innego kontrahenta. Następnym krokiem jest ustawienie daty wystawienia faktury, zgodną z miesiącem sprzedaży lub wskazaną w kolejnym miesiącu, oraz daty sprzedaży. Ustal też termin płatności i wybierz serię numeracji. Możesz tu wybrać jedną z zaproponowanych przez nas lub ustalić swoją. Format daty sprzedaży możesz określić jako dzienny lub miesięczny. Jeśli sprzedajesz swój towar lub usługę, w pozycji Wpis do KPIR wybierz wartość sprzedanych towarów i usług. Jeśli nazwa towaru lub usługi była już wcześniej uzupełniana, możesz wybrać ją ponownie. Jeśli nie, wprowadź ją samodzielnie. Następnie określ ilość, jednostkę oraz oczywiście cenę. Masz też możliwość szybkiego dodania nowej usługi lub towaru do listy. Ułatwi to Twoją pracę przy następnym wystawianiu faktury. Możesz też dodać pustą pozycję, następnie dopisać uwagi do wystawionego dokumentu, określić status i sposób płatności. Numer konta definiujesz, tworząc profil kontrahenta. Przed wystawieniem faktury masz możliwość skorzystania z podglądu dokumentu. Jeśli wszystko jest OK, pozostaje już tylko jej zatwierdzenie. Gdy to zrobisz, możesz natychmiast skorzystać z opcji wysyłki faktury e-mailem. Dlatego właśnie uzupełnialiśmy adres e-mail kontrahenta na samym początku. Zatwierdzoną fakturę znajdziesz na liście faktur w miesiącu, w którym określono datę jej wystawienia. Nie przegap informacji dotyczących Twojej firmy. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia.